Cześć, witajcie, jestem Nexo, dziś przychodzę do was z nietypowym filmem, a mianowicie o ludziach, którzy posiadają nadprzyrodzone moce. Oczywiście źródło standardowo w opisie i teraz do 16 czerwca filmy mogą pojawiać się troszeczkę rzadziej, jednakże po zakończeniu roku szkolnego ostro lecimy z filmami. Także co, kolejny materiał pojawi się za 300 godzin, każdy 10 łapek skracacza czekania o godzinkę, a każdy komentarz o minutkę, także ja już nie przedłużam i zapraszam was do oglądania. Xi Suping, chińskie nazwisko, imię, nie wiem czy dobrze czytam. Zarabia 3,5 tysiąca dolarów miesięcznie za to, że można go stuc na kwaśne jabłko. Rzecz w tym, że na Chińczyku nawet najmocniejsze ciosy nie robią żadnego wrażenia. Jest na nie na tyle odporny, że ze swojej siły uczynił znak rozpoznawczy i przynajmniej całkiem przyzwoite źródło zarobku. Wystarczyło mu zaledwie 20 minut lotu helikopterem, by zapamiętać 18 km2 Londynu, a następnie wiernie je narysować, uwzględniając na przykład okna, drzwi i tak dalej. Panorama, którą stworzył cierpiący na auty Stephen Wilshire, nie wiem czy dobrze jego nazwisko przeczytałem, zachwyca szczegółowością i wiernością odwzorowania. Mężczyzna obdarzony został niesamowitą pamięcią, którą zachwycił naprawdę wielu badaczy. Scott Flansburg różni się od przeciętnego człowieka tym, że wszystkie działania matematyczne wykonuje w pamięci i to szybciej niż niejeden kalkulator. Amerykanin został również doceniony przez autorów Księgi Rekordów Guinnessa jako najszybciej liczący w pamięci człowiek na Ziemi. Matew Hoga i jego organizm specyficzną właściwością, która zamienia cukry i skrobie w alkohol, który trafia prosto do krwiobiegu. Tym sposobem wystarczy, że Hog zje miskę ryżu, by czuć się jak po 3 butelkach wina. Niestety lekarze nie mają zielonego pojęcia, jak go z tego wyleczyć, a Matew pewnie codziennie chodzi pijany. A więc to było na tyle, jeżeli tutaj wytrwałeś lub wytrwałeś, napisz w komentarzu wytrwałem lub wytrwałam, nie, a każdy taki komentarz postaram się serduszkować. Nieraz mi się to po prostu nie udaje, bo tych komentarzy jest coraz więcej i nie każdy dostaje serduszko. No i co, w zależności od kiedy w jakiej godzinie to oglądacie, o teraz dobrze powiedziałem, życzę wam miłego poranka, popołudnia, wieczoru, czy też tam czegoś innego, trzymajcie się, na razie, cześć.